że my was niczego nie nauczymy. Ja tam nie wierzę w tę duchowość. Siedzą, gadają jakieś głupoty, a żeby coś się zmieniło, to trzeba ciężko pracować, długo pracować. Tylko ta wiedza jest dostępna absolutnie dla każdego, aczkolwiek wiemy, że no nie ma przypadków i zawsze jest tak, jak ma być. Ale też doskonale na przykład znamy pułapki duchowości. Mi zajęło to kilkanaście lat, żeby pewne rzeczy przerobić, żeby doświadczyć ich i żeby zrozumieć, pojąć i zrobić ten krok do przodu, ten test zdać i iść do następnej klasy. Tak, jeżeli chodzi o ten taki rozwój duchowy, poznanie siebie, tak jak Paweł powiedział, że my reprezentujemy takie dwie różne strategie, czy dwa różne kierunki, no to trochę tak to jest, że możemy albo przyjąć, właściwie możemy przyjąć trzy drogi, tak? Jedna taka, że nic nie robimy i pozwalamy, że tak powiem, żeby życie się samo toczyło i jedynie reagujemy na to, co nam się przytrafia. Ja myślę, że nikt z nas już tutaj nie jest w takim miejscu. Druga opcja to taka, że cieszymy się ze wszystkiego, co przychodzi i, że tak powiem, idziemy po ten horyzont, który widzimy, tak? I jakby bez oczekiwania, bez jakiejś spiny, tylko jakby bierzemy wszystkie te okazje, które nam się pojawiają, to taki Paweł, albo widzimy gdzieś tam gwiazdę północną i trzymamy kierunek, żeby mieć taką pewność, że robimy dobrze. I po drodze nie zbłądzić. To jestem bardziej ja. I o ile gdzieś tam nie chodzę z mapą przy głowie cały czas, bo to nie jest tak, że rozpisuję plany i strategie, absolutnie nie. Ale gdzieś tam widzę cały czas, mam, cały czas wyznaczam jakąś tam wizję, którą zaszczepiam w Pawle i on radośnie tam bierze. Bierze baranek, nie? Więc mamy parę fajnych pomysłów na ten rok, takich moich marzeń do spełnienia i zobaczymy, jak to się będzie realizować. Żeby przekazywać, bo my wiedzieliśmy, że to wszystko działa i jeżeli tylko się to zastosuje, jeżeli się pewną strategię obierze i będzie się ją konsekwentnie realizować i pozna się te mechanizmy rządzące tą rzeczywistością, które tak naprawdę są proste, bo wszystkie osoby, które były u nas na warsztatach, myślę, że potwierdzicie teraz, że wszystkie narzędzia, dziesiątki w sumie narzędzi, myślę, że w sumie dziesiątki to na jednych, po kilkadziesiąt narzędzi to było na jednych warsztatach, a tych warsztatów było kilka, więc pewnie jakby się zebrało, to byłoby bliżej setki nawet, ale one są banalnie proste. Czasami bywają bardziej złożone, ale zdecydowana ich większość jest taka, że można je stosować od zaraz. Nie potrzeba żadnych dodatkowych kursów, umiejętności czytania energii, widzenia, jasnowidzenia i tak dalej. Tylko ta wiedza jest dostępna absolutnie dla każdego i każdy może z niej zrobić użytek. I największym naszym objawieniem było nie to samo, że te narzędzia działają, ale że one działają na was tak szybko. Bo w ostatnim czasie też przeglądaliśmy wasze opinie i przeglądaliśmy wasze wideorecenzje, za które wszystkie bardzo serdecznie dziękujemy. Osoby, które jeszcze takich nie zrobiły, zapraszamy do podzielenia się z innymi, z nami przede wszystkim, bo niesamowitą radość i frajdę nam sprawia czytanie waszych opinii, waszych doświadczeń, waszych historii, które zadziały się po warsztatach, po szkoleniach. Magda często płacze. Ja staram się nie, aczkolwiek nie widzę też w tym nic złego, więc Magda jest bardziej, można powiedzieć, emocjonalnie na to reaguje, ale faktycznie te wasze historie są przepiękne i wszystkie rzeczy, które się u was zadziewają, są niesamowite i tempo ich, to nas najbardziej zaskoczyło. Bo ja często się śmieję z Magdą i mówię do niej, że kurczę, mi zajęło to kilkanaście lat, żeby pewne rzeczy przerobić, żeby doświadczyć ich i żeby zrozumieć, pojąć i zrobić ten krok do przodu, ten test zdać i iść do następnej klasy, a u was to się dzieje czasami jeszcze w trakcie samych warsztatów, czasami tydzień po, czasami dwa tygodnie po. Mówię, nie potrzeba lat. I teraz też jest, myślę, że to jest też kwestia tego całego globalnego przyspieszenia, że teraz już nie potrzebujemy właśnie lat, miesięcy na to, żeby się zadziała zmiana, tylko jeżeli jesteśmy gotowi, to ta zmiana może się zadziać tak naprawdę z dnia na dzień. I za to wam bardzo tak naprawdę dziękujemy, bo to ostatecznie tylko wy to wszystko zmieniacie, to wy to wszystko robicie, my tu nic nie robimy. My jedynie, tak jak zawsze wam powtarzam, asystujemy, wskazujemy wam drogę,
i przyglądamy się radośnie na efekt tych działań waszych, bo jeżeli ktoś faktycznie sumiennie podejdzie do tego, czym my się dzielimy, to nie ma możliwości, żeby jego życie się nie zmieniło. Najczęściej zmienia się całkowicie. I myślę, że tutaj też osoby, które są z nami już, niektóre są od początku samego, myślę, że to potwierdzą. Czasami tak jest właśnie, że im coś jest, czasami coś wydaje się zbyt proste, to mamy takie przekonania, że to nie może być takie łatwe, to nie może być takie piękne i proste, a jest. Ja ostatnio oglądałam, ktoś robił tę transmisję na żywo na Facebooku i nie wiem czemu, wykliknęłam i słyszę: ja tam nie wierzę w tę duchowość. Siedzą, gadają jakieś głupoty, a żeby coś się zmieniło, to trzeba ciężko pracować, długo pracować. I tak, okej, no to dalej. Można i tak, można i tak, no bo wiadomo, każdy jest jak gdzieś tam na swoim etapie i ostatecznie każdy jest w tym miejscu, w którym powinien być. Bo inaczej by go tam nie było. Więc to jak najbardziej szacunek i akceptacja dla takich osób, bo one ciężko pracują, tak? Bo jak to się mówi, ktoś musi czuwać, żeby ktoś mógł spać, tak? Ktoś się bawi, żeby ktoś mógł pracować. Pamiętajcie, że ktoś pracuje, że ktoś mógł się bawić. Równowaga we świecie musi być. Równowagę, tak? Nie chodzi o to, że ktoś musi tyrać, żeby zarabiać na innych, tak? Tylko że chodzi o równowagę, że we wszechświecie może być i lekkość, i ciężkość, i piękno, i brzydota, i tak dalej, nie? Aczkolwiek na pewnym poziomie świadomości ten dualny świat przestaje już istnieć i o tym też pewnie wspomnimy. Mamy gdzieś w ogóle stronkę taką z tymi opiniami, możemy gdzieś tam podesłać, aczkolwiek też na samej grupie jest hashtag opinie. Tu z prawej strony grupy masz taki jest zakładka, taki pasek i tam są tematy, to się nazywa najczęstsze tematy i też są opinie, można poczytać. Najwięcej tych historii jest w zamkniętych grupach, takich warsztatowych, gdzie każdy ma taką przestrzeń, że może całkowicie bezpiecznie opowiedzieć swoje doświadczenia. I tam się dzieje bardzo, bardzo dużo. Tam naprawdę można by książki pisać z tego wszystkiego. Dokładnie tych historii nie upubliczniamy nigdzie indziej, ale tutaj właśnie pod tym hashtagiem opinie są takie zwięzłe, znaczy może bardziej zwięzłe, jakieś tam opisy i historie zmian. Tak, na tych zamkniętych grupach sporo się dzieje cały czas, bo no, ludzie są cały czas w procesie i to jest też cały czas zmiana i to jest też fajna ta możliwość wymieniania się tymi swoimi doświadczeniami z innymi warsztatowiczami, że tak powiem, z innymi uczestnikami, no bo każdy ma gdzieś inne spojrzenie na daną sytuację, na dane doświadczenie. Nie mówię tutaj problem, bo przecież problemów nie ma. To są szanse, to są jakieś wyzwania, które sami przed sobą stawiamy po to, żeby móc ich doświadczyć i żeby w końcu je, tak można brzydko powiedzieć, zaliczyć i już więcej do nich nie wracać. Więc będąc w gronie takich świadomych osób, też łatwiej jest pewne rzeczy dostrzec, bo wystarczy wrzucić jeden temat i od razu pojawia się 10, 15, 20 komentarzy osób, które też są w tym procesie, więc ten punkt widzenia innych jest czasami niesamowity. My zawsze siedzimy z Magdą z boku, czekamy aż wszyscy odpowiedzą i jak jeszcze zostaje coś do dodania, to też zabieramy głos. Ale czasami jest tak, że wy tak świetnie sami sobie odpowiadacie, że nie ma potrzeby, żebyśmy się tam jakoś angażowali dodatkowo jeszcze. Aczkolwiek te posty wszystkie widzimy i praktycznie tak w każdy gdzieś tam bierzemy udział. No to jest też celem, nie? Żebyśmy gdzieś tam skontrolowali ten kierunek. Co jeszcze? A propos różnych społeczności, tak jak tutaj jesteśmy, słuchajcie, no to jest, każda grupa jest niezwykle wartościowa, bo zmiana raczej się nie zadzieje, kiedy jesteśmy sami. Nie ma takiej możliwości. Potrzebujemy energii z zewnątrz, potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy poczucia jedności i połączenia, bo wszyscy jesteśmy jednością, nie? My o tym mówimy. I oczywiście, o ile łatwiej jest na przykład sobie coś przepracować wtedy, kiedy
akurat nie jesteśmy w związku, albo akurat kiedy rzuciliśmy tę pracę, czy gdzieś tam wyjechaliśmy do samotni, łatwiej sobie przeanalizować te rzeczy i zrozumieć, aczkolwiek prawdziwa zmiana dopiero dzieje się wtedy, kiedy jesteśmy wśród ludzi. Więc te grupy, czy ta grupa, czy warsztatowe, czy jakieś inne, które macie, to jest niezwykłe dobro, bo to one mogą was zmotywować energetycznie do zmiany, tak, pociągnąć. Więc warto, po prostu warto mieć wokół siebie ludzi, którzy myślą tak jak wy i którzy też chcą się zmieniać. Jak tu się znaleźliście, jak nas odnaleźliście, bo mnie to zawsze najbardziej interesuje, skąd się wszyscy tutaj w tak pięknym gronie znaleźliśmy. Przez przypadek, lubimy przypadki, przypadek, przypadek, przypadek. Same przypadki. I tu tak mamy, jej. O, super. Czyli jednak te przypadki, no i lubimy te przypadki, w życiu lubimy. Aczkolwiek wiemy, że no nie ma przypadków i zawsze jest tak, jak ma być. I to jak powiedział wybitny psychiatra Carl Gustav Jung, dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie to kierowało twoim życiem, a ty będziesz to nazywał przeznaczeniem. Więc wy doskonale wiecie, że te przypadki to jest konsekwencja tylko i wyłącznie tego, co zasialiście w tak zwanej przeszłości. Aczkolwiek to jest tak naprawdę, co zasiewacie w każdej sekundzie teraz. Więc warto mieć to z tyłu głowy, że każda myśl, każde wasze zdanie, wszystko, co o czym myślicie, co chcecie albo czego nie chcecie, to gdzieś tam jest w eter rzucane i to nie pozostaje bez odpowiedzi nigdy. Super. No i właśnie, i nie ma przypadków, zawsze spotykamy się w tym miejscu i z tymi ludźmi, z którymi mamy się spotkać, że tym bardziej jeszcze się cieszymy, że w ogóle to jesteście tacy cudowni, wspaniali i możemy się wymieniać tutaj wszystkim. Byłam gotowa na tą wiedzę, więc sami zjawili się w moim życiu. Jest takie powiedzenie zresztą, tak, że kiedy uczeń jest gotowy, to mistrz się pojawia. Tak. Aczkolwiek żadni z nas mistrzowie, my to podkreślamy. Wy jesteście mistrzami. Wszyscy jesteśmy. Chodzi o takie inspiracje po drodze. Tak? Wszyscy tu jesteśmy mistrzami. Każda inspiracja, którą gdzieś tam znajdujecie. W naszym życiu tak samo jest, kiedy my jesteśmy gotowi, to przychodzi kolejna osoba, czy kolejna inspiracja, kolejna książka, doświadczenie. Chyba wszechświat mi was zesłał na fejsiku. No i elegancko, elegancko. Dobry ten wszechświat, dobry. Mimo wszystko jest takim, jak dla mnie, całkiem przyjemnym i przyjaznym miejscem, w którym jeżeli tylko się chce i ma się mniej więcej nakreślony cel, tak z grubsza tylko, bo bardziej precyzyjnie to nie ma według mnie większego sensu, ale jeżeli się czuje, co chce się robić i zaczyna się to robić, no to wtedy się ma takie efekty, jakie się ma. Po prostu. Myślę, że też jesteśmy najlepszym przykładem tego, że jeżeli się coś czuje, podejmie się akcję, działanie, ma się jakieś mniej więcej strategię, to oczywiście od strategii jest Magda, bo u mnie to jakby, ja nie wiem, co by to było, gdybym ja tą grupę sam miał, na pewno byłoby wesoło, ale czy oprócz tego coś by było, to nie wiem. Więc jak się połączy te kilka rzeczy, no to efekty są wtedy nieuniknione, można powiedzieć. Nie możemy ich uniknąć, bo to się niejako samo dzieje. Mimo, że to cały czas wymaga, tak jak mówiliśmy, działania, wymaga pewnej konsekwencji, wymaga poniekąd tej strategii, żeby wiedzieć, ten kierunek mniej więcej mieć wyznaczony. To jest tak jakby jak statek wypływa z portu, no mniej więcej musi wiedzieć, dokąd chce dopłynąć, bo inaczej to będzie się błąkał w nieskończoność. Ale też doskonale na przykład znamy pułapki duchowości podjęliśmy taką decyzję, że zaczniemy tę duchowość pokazywać jeszcze bardziej praktycznie. Znaczy, wydaje mi się, że już trochę praktycznie pokazaliśmy, tak? I to zdało egzamin w waszych życiach, ale teraz chcemy jeszcze bardziej praktycznie to pokazać, tak, żeby ten umysł, który no nie do końca zawsze będzie wierzyć, tak, że istnieje coś poza nim, tak, żeby on też dostał trochę jedzonka dla siebie.
mógł się zająć tym jedzonkiem, tak? I wtedy dusza będzie mogła sobie płynąć. Dzięki, Żanetka. Więc... Ja ci mówiłem to już dawno. To nie wierzyłaś. Więc wiedza, słuchajcie, pozostaje od wieków niezmieniona, ta sama, ale przekażemy ją inaczej, z innymi narzędziami, z trochę innym podejściem, tak żeby i zadowolić umysł i pozwolić duszy wyrażać się całkowicie. Tak, no to jest... No, tak naprawdę to wszystko, co my mówimy, to się sprowadza do tego, żeby nie uczyć się nowej wiedzy, bo ja zawsze powtarzam i lubię w sumie to mówić z tej perspektywy, że my was niczego nie nauczymy i my was niczego nie uczymy, ani nikt was nigdy niczego nie nauczy, bo jedyne tak naprawdę odkrywanie siebie to zdejmowanie i tak naprawdę zdejmowanie tych wszystkich nauk, które do tej pory przyswoiliśmy, zdejmowanie tych wszystkich naszych przekonań, zdejmowanie tych wszystkich punktów widzenia i docieranie do samego siebie. Bo jesteśmy jak ta cebula i musimy siebie obierać kawałek po kawałku, bo ta prawdziwa wiedza zawsze jest w nas. To jest kwestia po prostu przypominania sobie i mamy mniej tych filtrów na siebie ponakładanych, wtedy ten nasz pryzmat patrzenia się zmienia i wtedy coraz więcej jesteśmy w stanie sobie przypomnieć, więc wiedza to tak naprawdę jest przypominanie sobie tylko tego, co my już od zawsze wiemy. I można powiedzieć zapominanie tego, co do tej pory się tutaj nauczyliśmy. Bardzo, bardzo dziękuję. Wspaniały czas. Dla nas na pewno, dla was myślę, że też był przynajmniej ciekawy i dowiedzieliście się tutaj sporo nowych rzeczy, o których wcześniej słyszeliście lub nie, lub gdzieś ta wiedza w was została pogłębiona, w sensie sami sobie tą wiedzę pogłębiliście. Gratulujemy wszelkich i wszystkich przełomów, które nastąpiły lub które, lub które nastąpią, wszystkich kliknięć, wszystkich zrozumień. I to jest fajne. To jest fajne, że ten wasz poziom świadomości i nasz tak samo ciągle wzrasta i zresztą sam poziom świadomości grupy jest bardzo wysoki i nawet warto z tego tytułu być na takich live'ach, bo to automatycznie wy sami czujecie, teraz się rozłączymy i zobaczcie, że ten nastrój wasz jest podniesiony i że z tej przestrzeni jesteście w stanie zrobić więcej, szybciej, łatwiej. I ten stan, w którym właśnie tutaj taką przestrzeń razem wspólnie tworzymy, jest ważny, jeżeli nie kluczowy na co dzień. I pamiętajcie, powtarzanie podstaw jest matką wszelkich umiejętności. Bruce Lee codziennie ćwiczył podstawowe ruchy kung fu. Michael Jordan, tam nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy rzutów dziennie. Dokładnie. Albo kilkanaście przynajmniej. Dokładnie. Po co? Bo to jest esencją całej sztuki. Nie te takie ornamenty, drobiazgi, dodatki, kolory i konfetti, tylko podstawy, podstawy, podstawy. Jeżeli ja dzisiaj nie rozumiem, co to jest akceptować wszystko, to dalej idę i akceptuję, akceptuję, akceptuję. Znaczy ja tak ogólnie teraz powiedziałam, wiadomo, że to się tak nie robi, nie? Ale wracam do podstaw, do podstaw, do podstaw. Nawet jeżeli już myślę, że to opanowałam, wracam do podstaw. Zawsze, codziennie. Na poziomie mistrzowskim ćwiczy się tylko podstawy już. A z czasem się już niczego nie ćwiczy, bo nie ma potrzeby. Ale to ja też wam nieraz o tym opowiadałem, że jak czasami zbyt daleko wybiegniemy, a nie mamy tych podstaw przerobionych, no to gdzieś nam to życie mimo wszystko w różnych aspektach kuleje, nie ma tego balansu, a my staramy się tak holistycznie do tego tematu podchodzić i dawać wam tą wiedzę zarówno, żeby głowa była w chmurach i żeby nogi też były na ziemi, no bo jakby nie patrzeć, jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, nie jesteśmy tutaj bez powodu. Wybraliśmy sobie tutaj być, więc skoro sobie to wybraliśmy, to nie znaczy, że mamy zaraz stąd uciekać. Tylko jak tu już jesteśmy, to doświadczajmy tego, co mamy doświadczyć, aczkolwiek doświadczajmy to w najbardziej dla nas korzystny sposób.